Witajcie kochani, za nami bardzo wymagający weekend, pełen nadzwyczajnych emocji, pełen możliwości sięgnięcia do sfer, których się jeszcze nie rozpoznało. Jakiś czas temu trafiłam na firmę Prive, zakupiłam sobie wersję Classic i zaczęłam szukać materiałów. Znalazłam filmik, który był... Dzisiaj z tej perspektywy mogę powiedzieć, że jakaś część mnie, kiedy go zobaczyła, w pewnym sensie się nawet przeraziła. Był to filmik tak realistyczny, coś nieprawdopodobnego. W jakiejś tam chatince na Filipinach pani dmuchała na małego kurczaczka, który po prostu wyglądał na martwego. Trwało to bardzo długo, z dobre 5 minut, ale kurczaczek potem zaczął się delikatnie ruszać. Gdzieś tam zaczął otwierać oczka. I słuchajcie, znowu padł, a za chwilę wstał i pobiegł. Pomyślałam sobie, no prawdziwe niedowiary. Ale był to jakiś filmik niezależny, w związku z tym, no wiadomo, nie przypisywałam tego firmie, że jest niewiarygodna i tak dalej, ale no zatrzymał mnie ten filmik. I ten weekend wyglądał tak, że oto mój skarbuś ukochany, 13,5-letni przyjaciel, po prostu leżał i nie dwoma łapkami, a trzema już był na pewno na tamtym świecie. Rano po długim spacerze wszystko ok, wykąpał się w lodowatej wodzie. I jak wróciliśmy, to się zaczęło. Przypomniała mi się sytuacja, kiedy mój tato miał raka i wykąpał się w styczniu, bo łowił ryby i coś tam mu wpadło do wody, wskoczył po to. To od tamtego momentu bardzo szybciutko pojawiło się wiele innych guzów. I w maju już mojego taty nie było. Ta sytuacja mi tą sytuację przypomniała bardzo, ponieważ na moich oczach ten cudowna istota, kto go zna, kto się wyleczył przy nim z lęku przed pieskami. Cała moja rodzina wie, że to jest naprawdę nadzwyczajny piesek. Znacie go? Troszeczkę go przykrył ostatnio ten biały pluszak. Wiadomo, małe, śmieszne, ale Baruś jest z nami cały czas zadbany. Do czego zmierzam? Naprawdę nie miałam sumienia go w tym stanie i miałam ogromne wątpliwości, żeby zawieźć go do weterynarza. Zrobiliśmy z Grzegorzem kurację Barusiowi Eiteraker, rozgrzewając tak jak człowiekowi po kolei łapki z przodu, czyli nasze dłonie, stopki, wszystkie węzły chłonne. O, co jeszcze odkryłam, że jak zaczęłam go suszać, to ten węzeł chłonny, który miał lekko powiększony, po prostu zrobił się w chwilę gigantyczny i był taki podwójny. I wiecie co, na moich oczach z martwego psa dosłownie, który robił pierwsze co, to pojawił się ogromny, głęboki wdech i wydech i został bardzo długi oddech. Kiedy stymulowaliśmy go, Eiterakerem zaczął bardzo głęboko oddychać. Jego ciało wracało do takiego odczucia żywego ciała. Ta skóra, te łapisie kochane, oczka, które się zapadły, tu cała buźka leżał, się zapadła, język mu wypadł. To wszystko wracało na naszych oczach do normy. Po jakimś czasie, bo oczywiście absolutnie nic nie chciał jeść, pił, gdzieś tam mu kraplałam wodę, to pił. Tak wyglądała sobota. W niedzielę już było odrobinkę lepiej. Sam zaczął pić. Na tyle to było niesamowite. Posłuchajcie, co najważniejsze, bo nie skończyłam. Kiedy był naprawdę na tamtym drugim świecie, większością swojego jestestwa, to przywróciliśmy go na tyle, że po tej kuracji, która może trwała z pół godziny, może z 45 minut, on sam wyszedł, poszedł siusiu zrobić, poszedł kubkę zrobić i wrócił i się położył. Później dołączyliśmy mu drażetki Apelgo na pasożyty, zaczęły wychodzić właśnie pasożyty, ogromne ilości pasożytów po prostu. Myślę, że jedno i drugie ze sobą fantastycznie działa. I jesteśmy. Dzisiaj Baruś już samodzielnie je. No i odzyskała pety. Z kurczaczka, z warzywkami, z kaszą od Wagnerów. Pyszne jedzonko z warzywami od Wagnerów. Z
cudownie się czuje, chodzi, dobrze się ma, widać, że jest lekko osłabiony jeszcze, ale to jest po prostu aż nieprawdopodobne. Przyznam wam się szczerze, że wezwałam wszystkie istoty świetliste, wszystkich aniołów, archaniołów i wszystkich swoich przodków, którzy chcą mi pomóc w tym procesie bezinteresownie, żeby kiedy ma odejść z tego świata, żeby odszedł wolno od cierpienia, bo na pewno akurat Barulek i nikt z nas na to nie zasłużył. Każdy z nas zasługuje na to, żeby odchodzić z tego wymiaru w otoczeniu bliskich, w otoczeniu pełnym miłości, odczuciu wdzięczności za całą drogę. Tyle miałam procesów, kochani. Przeszłam przez prawdziwą uczucie straty, choć ono nie nastąpiło. To było moje pierwsze tak bolesne uczucie straty. Przepłakałam cały weekend cudownie, łzy płynęły po polikach, łzy wdzięczności. Tyle wspomnień, tyle ciężkich chwil w życiu, kiedy on ze mną był 13,5 roku, kochani. No to są lata świetne do mojej świadomości, kiedy 13,5 roku temu, nie oszukujmy się, żyłam w prawdziwym bólu jeszcze, gonitwie, w prawdziwym cierpieniu. Ta istota towarzyszyła mi w tak wielu moich wymiarach, zawsze cierpliwy, zawsze radosny, zawsze kochający. Absolutnie niegrzeczny, zawsze naturalnie piękny. Przyszło mi też dzięki niemu takie możliwości, jeżeli chodzi o to urządzenie. Kochani, nie macie pojęcia, co to urządzenie może zrobić każdej osobie, która cierpi, obłożnie chora, z którą nie mamy kontaktu, ile my możemy zrobić dla ludzi, którzy mają powyłączane dłonie, ręce sparaliżowane, gdzie jest brak czucia, gdzie jest no po prostu skala tego, co może zrobić to urządzenie. Tak jak na początku chciałam sprawdzić i znalazłam ten filmik, sprawdzić, jakie jest spektrum działania tego urządzenia, ponieważ w Polsce ono dopiero wchodziło na rynek, nie mieliśmy żadnych informacji, jakieś tam nieliczne historie. Teraz jest tego, kochani, mnóstwo, a moje świadectwo to jest coś, co mnie samą porusza, jestem cała teraz w gęsiej skórce. Ja widziałam na własne oczy, jak to urządzenie przywraca mojemu psu życie. Mówię to z pełną świadomością, gdzie ten pies, powtórzę, po pół godzinie 40-minutowej seansie Aiteraker wychodzi sam, załatwia się i wraca do domu. Dla mnie numer jeden. Jeśli tylko dociera do was ta historia, widzicie spektrum, też oczywiście dla naszych cudownych istot, jakie to jest rozwiązanie, żeby im pomóc w chwilach, kiedy cierpią. Kochani, chcecie więcej informacji, wejdźcie do mnie na kanał YouTube, zobaczcie playlistę Aiteraker, zobaczcie twarze ludzi, którzy opowiadają świadectwa o tym urządzeniu, zobaczcie ich prawdę, tego się nie da zatrzymać, tego się nie da wyreżyserować, tego się nie da udawać. Gdybyście chcieli więcej informacji, serdecznie was zapraszam do kontaktu. Wystarczy napisać SMS zdrowie na numer 501-430-281 i z wielkim i otwartym sercem będziemy czekać, jak będziecie mieć to urządzenie w domu, na wasze historie, na wasze odkrycia, na wasze cuda dosłownie, które sprawiają, że znów całe ciało jest w gęsiej skórce. Wszystkiego dobrego.